przez wiele lat, od czasu do czasu ta Leandro Gipska. Stałe jest między 3 lata. Nie, bardzo przyjemnie, bardzo lubię tę robotę, lubię postać, którą gram, ludzi, z którymi to robimy, ponieważ my się znamy jeszcze ze szkoły z Krakowa, czy z Andrzejem, czy z Darkiem, na prostu wieloma oczywiście też. Zatem, że dla mnie ta robota jest to jeszcze o tyle ciekawa, że to jest bardzo dobry pomysł i świetnej jakości materiał literacki. Uważam, że jest to zabawa intelektualna. W tej serii, tam w 7 odcinkach jest Babla, także no, to dość dobry wynik za tego odcinku, chyba jest 13, no, 7 Babla jest. W jednym z odcinków Badura przestaje pić. Także nie będę szczegółów wyjaśniał, no ale jest. Jest to wydarzenie. Wbrew temu, co czasami się mówi, to jest zespół inteligentnych ludzi. Tak? Przyjemnie. Ta postać jest mi bliska, bo tam jest dużo z mojej osobowości. Znaczy na to, że człowiek jest ugodowy, usiłuje znaleźć racjonalnie jakieś rozwiązanie, nie ulegać histerii. To są rzeczy mi bliskie. Takie, nie wiem, moje osiągnięcia na starość, że udało mi się jakoś tak. No, jak każdy polski patriota, niecierpliwy, złośliwy, skupiony wyłącznie na sobie. Trochę poluźniłem. Widzów i fanów serialu Świat według Gipskim zapraszam do oglądania nowej serii. Zaczyna się w marcu. Do zobaczenia.